Cześć, witajcie w kolejnym odcinku stacji Sagitta. Dzisiaj porozmawiamy o najciekawszych polskich legendach ze smokiem w tle. Tradycyjnie witam ekipę Klubu Miłośników Fantastyki w osobach Tomka. Cześć Tomek. Cześć, cześć. Maria, który reprezentuje również komiksem Po łapach. Cześć. Cześć. Einzel, cześć. Oraz Barlimana i Bombadilla z Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Tolkiena, drużyna Perlandii. Cześć. Cześć, cześć, witamy. Cześć. Zacznę jak zwykle od trochę dziwnej strony, mianowicie od faktu, że smoki mają w naszym kraju raczej czarną legendę. Zgadzacie się z tym? Może i ta legenda jest czarna, ale tak nie do końca jest. Nie wszystkie legendy są, przedstawiają smoki jako złe. Jest smok w Bełchatowie bodajże, który jest dobrze wychowany. Mamy tutaj też na Górze Ślęży smoczą księżniczkę, o której ja się w ogóle dowiedziałem dzisiaj. A to jest całkiem niedaleko Wrocławia. Ja bym dodał, że w wierzeniach słowiańskich taki protoplasta, w pewnym sensie smoka, czyli żmij, był postrzegany jako postać pozytywna. Więc to gdzieś później troszeczkę, powiedziałbym już w tych czasach chrześcijańskich chyba, smok nabrał takich dosyć negatywnych konotacji, jako symbol zła. No właśnie, skąd to się wzięło? Dlaczego smog jest zły, jak wiadomo, że generalnie w większości przedstawień smog jest stworem potężnym, mitologicznym, pilnuje skarbów, też jest symbolem inteligencji. Dlaczego akurat on ma być zły? Może dlatego, że się może kojarzyć z wężem po prostu, jeżeli chodzi tutaj o tematykę chrześcijańską. Z angielskiego czasami mówi się o smoku serpent, no to oznacza zarówno węża, jak i smoka tak naprawdę, więc może to jest ten problem, że utożsamiany jest smok w polskiej tradycji ludowej jako ten zły. No i też pewnie jakoś tam te ludowe legendy, tutaj też dużo, chociażby prawda, legenda o Szczewczyku Datewce, tak, i smoku wawelskim, który tutaj chyba najbardziej znanym w Polsce smokiem. Gdzieś tam te ludowe jakieś tam podania pewnie przyczyniły się do tego obrazu smoka jako tego no złego, nie? No właśnie, to jest taka czarna legenda smoka, a jeszcze dodatkowo mamy przecież bazyliszki, które też są często mylone ze smokami i też pracują na czarną legendę smoczysk. A jednak smoga bazyliszek to są trochę inne postacie. Powiedziałem, no tak. Że zdecydowanie inne. No tak, zdecydowanie są zupełnie inne. To bazyliszek to jest bardziej taki, powiedzmy, trochę, to można powiedzieć, taki demon, bardziej coś, jakiś tam gad, też gad, ale bardziej jakiś taki demon. A smog jednak się kojarzy raczej z czymś wielkim, zależy od tego, z której kultury czerpiemy, bo tutaj będziemy mówić o polskich legendach, ale na przykład przecież w kulturze celtyckiej smoki były bardzo istotną istotą. W chińskiej kulturze to też są przecież szanowane i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w germańskiej mitologii, no to głównie to są strażnicy skarbów właśnie. No a w polskiej tradycji no trochę się przyjęło, że ten smok to jest jednak ten zły. No chyba, że mówimy o smoku wawelskim ze słynnej kreskówki, na której się chyba wszyscy wychowaliśmy, jak tu jesteśmy zgromadzeni. Tam smok wawelski jest pozytywnym charakterem. Nie, zdecydowanie. Znaczy ja bym dodał jeszcze to, co już wspomniałem, że u nas jakby przez to, że znajdujemy się w tym kręgu kultury chrześcijańskiej, ta konotacja jest negatywna przez legendę chociażby o świętym Jerzym i o smoku, gdzie święty Jerzy miał pokonać smoka, któremu składano mu wieżę, dziewicę bodajże, że pozostawił jakieś tam miasteczko spokoju, chociaż co ciekawe, w pierwotnej wersji tej legendy, spisanej po grecku, święty Jerzy tego smoka nie zabił, tylko go, można powiedzieć, udomowił. To taka ciekawostka. A jak sądzicie, co ze smokiem w naszej tutaj polskiej tradycji, już pomijając chrześcijaństwo, ale cofnijmy się trochę właśnie do czasów przedchrześcijańskich, do tego żmija. Kim on jeszcze mógł być? To takie trochę pytanie, zagwozdka, tak bym to ujął. Bo ten żmij też mógł być jeszcze mylony z innymi zwierzakami. Macie jakąś koncepcję na ten temat? Sama nazwa żmij pochodzi od słowa żmija, czyli wąż, albo po prostu żmija.
Najprawdopodobniej to było związane pierwotnie właśnie z wężami, a nie ze smokami jako takimi, czy tam wiwernami, czy czymś w tym stylu. Natomiast zdaje się, że ten żmij bywa traktowany czasem troszeczkę jako takie wcielenie Benesa. Tak, zdecydowanie, jeżeli chodzi o słowiańską tradycję, żmij jest bardziej pozytywnie postrzegany i jest to zdecydowanie bardziej, no jako powiedzmy, jakoś tam utożsamiany właśnie z Welesem. Więc Słowianie dawni nie mieli problemu ze smokami jako takimi. Nie były postrzegane jakoś negatywnie, bardziej były postrzegane w takim aspekcie, można powiedzieć, boskim, no bo to jednak była sfera boska. Żmij, Weles, Trygław i tak dalej, więc to bardziej było postrzegane właśnie no, jako istota wyższa, nie? Jako istota, wiecie, bardziej znacząca i tak dalej, więc tutaj mamy aspekt jak najbardziej mitologiczny, boski, więc tutaj pełna zgoda z Barrymanem. Czyli po raz kolejny jakby wracamy do tego pierwszego sformułowania, że jednak smoki są ofiarą czarnej legendy. Czy to właśnie są mylone z wężami, czy generalnie z bazyliszkami. Cały czas kręcimy się jakby tutaj wokół tego pojęcia, czy ten smok, którego my znamy jako smok, jest faktycznie smokiem. Ja tylko się jeszcze pozwolę odnieść, ponieważ właśnie otworzyłem, mam taką fajną książkę, Księga Smoków Polskich, wydawnictwa Bosch, którą bardzo polecam, bo cała seria jest piękna, tam między innymi był Bestiariusz Słowiański i tak dalej. I tutaj mam na dzień dobry właśnie opisanego żmija. I tutaj mówią tak, żmij, pierwotnie zmij, wyobrażany jako wielki wąż lub wężowy potwór, był na dawnej Słowiańszczyźnie postacią wszechobecną, wywodzącą się z pradawnych indoeuropejskich tradycji. U Słowian wschodnich uznawany był prawdopodobnie za jedno z wcieleń Welesa, tak jak chyba Aliman powiedział, boga świata umarłych, a zarazem bóstwa płodności. Wedle popularnych domysłów pamięć o nim zachowała się w licznych nazwach typu Żmikrut czy Żmijowska. Więc jak najbardziej nie był negatywnie postrzegany na dawnej Słowiańszczyźnie. Właśnie, co się zmieniło, że ten smok stał się jakby tutaj nawet nie ofiarą, ale w zasadzie każdy się bał tego smoka, a rycerze zawsze próbowali go pokonać. To jest generalnie taki topos, który przetrwał wieki i nadal funkcjonuje nie tylko tutaj w świecie chrześcijańskim, ale także w kilku innych kulturach, że jeżeli jest smok, to musi być jakiś potężny rycerz, który go zabije i na przykład posiądzie księżniczkę i te skarby. Czy to tak zawsze musi być? Jak sądzicie? Myślę, że nie, no bo tutaj może nie będę trzymał się polskich smoków, ale pamiętamy wszyscy taki wspaniały film, który się zwał Ostatni Smok, i tam smok był właśnie tym jednym z tych takich prastarych istot, najmądrzejszych, szlachetnych, który wcale nie był dziewiczożerczą, głupią bestią, która tylko ziała ogniem i tak dalej. To był bardzo inteligentny smok. W ogóle rasa smoków była w ogóle inteligentna i zasadniczo pilnowała, jakby, można powiedzieć, strzegła jakoś tej arturiańskiej legendy gdzieś tam. I to samo mamy na przykład chociażby w literaturze u Urszuli Le Guin, gdzie właśnie te smoki, one wcale nie są tymi krwiożerczymi postaciami, tak jak tutaj się przyjęło, tylko właśnie to są prastare istoty, które gdzieś tam jakby dają prapoczątek, można powiedzieć, gdzieś tam, to jest w Ziemiomorzu jest powiedziane po prostu, że kiedyś smoki i ludzie to stanowiły zasadniczo, były jedną rasą, można powiedzieć, coś takiego. W każdym razie współgrały ze sobą. Więc tutaj mamy do czynienia z tym, że te smoki były pokazywane jako te mądre, te najmądrzejsze istoty, które pilnowały jakiejś wiedzy, może właśnie jakiegoś miejsca, typu właśnie chociażby miejsce, nie wiem, króla Artura, czy coś takiego. Więc w tych legendach, które się potem pojawiały w celtyckich właśnie, no to mówię, smoki były bardzo szanowanymi istotami. Ja nie wiem, skąd się wziął właśnie ten motyw złego smoka. Wydaje mi się, że tutaj, jak Barliman powiedział, właśnie tutaj ten motyw tego świętego Jerzego i ten nacisk chrześcijaństwa, że to jest powiązanie że smoki to są od węży, a wąż to wiadomo, w chrześcijaństwie kojarzy się z tym wężem z Edenu, tak? A więc jednoznacznie zły. Może to jest to całe źródło, że smoki były złe, bo w innych kulturach smoki niekoniecznie są złe, albo niejednoznacznie złe. Tutaj pozwolę sobie na taką małą dygresję, bo na przykład Fafnir z sagi o Wolzungach
jest okrutnikiem i tak dalej, ale generalnie jego brat jest znacznie gorszy. Jego brat Regin jest znacznie gorszy niż sam Fafnir. A wrócę jeszcze na chwilę tutaj do wspomnianego smoka wawelskiego w wersji light, czyli właśnie z książek Pagaczewskiego czy Kreskówki. Tamten smok był zupełnie inny niż przedstawienia, które kojarzymy, bo to był smok odkrywca, podróżnik, no i można powiedzieć, że był bardzo miłym smokiem. Co jeszcze kojarzycie z tej kreskówki albo z książek Pagaczewskiego właśnie o smoku wawelskim? Kim on tam jeszcze był? Pamiętacie to? No na pewno był bardzo mądry, był bardzo bystry. Tak. I też był dobrym strategiem, bo jak walczył z deszczowcami, z panem Żawką i z królem, to wielokrotnie pokazywał, że naprawdę ma dobre przygotowanie, powiedziałbym wojskowe. Dokładnie. On sam to wyjaśniał w pewnym momencie w książce, że dzięki temu, że się struł właśnie tym nieszczęsnym baranem Szewczyka Dratewki, przemyślał parę kwestii i to dało mu właśnie taki asumpt do snucia różnych teorii. Tak to było wyjaśnione w którejś książce, tylko już nie pamiętam w której. Bo tam chyba były 3 albo 4 powieści w ramach tego cyklu Pagaczewskiego. A jak sądzicie, co przedstawia nasz smok? Bo to jest też odcinek, który nawiązuje do naszych urodzin siódmych. W naszym logo też jest smok. W zasadzie można powiedzieć, obserwując wyraźnie, że jest to smoczyca. Nie wiem, czy macie logo tutaj otwarte gdzieś pod ręką, żeby spokojnie zerknąć. Znaczy, mnie się wasz smok kojarzy jednoznacznie z postacią z fantazy. No bo czym, jak to powiedział kiedyś profesor Tolkien, no czymże byłaby fantastyka bez smoka? Nie ma fantastyki bez smoka, więc wasz smok jest jak najbardziej takim smokiem z jakiejś ciekawej powieści fantazy. I na pewno wygląda na bardzo sympatycznego smoka. Szydełka ma malutkie, ale kulturalnie siedzi na książce. To świadczy o tym, że jest to smok z tych bystrych, inteligentnych, którzy mają jakąś wiedzę, a nie jakiś tam krwiożercza bestia. Ale może on właśnie strzeże tej książki, żeby nikt inny nie mógł tej książki przeczytać. Tym bardziej, że ta książka jest niezapisana jeszcze. A może on pisze tę książkę? No, też tak można to interpretować, ale macie rację, bo generalnie większość przedstawień w książkach fantazy to pokazuje smoka jako prastarej istoty, pradawne, gdzieś tam jedne z pierwszych, które z kosmosu przybyły na Ziemię i generalnie one są też trochę nie tylko strażnikami skarbów czy strażnikami mądrości, ale przede wszystkim są strażnikami ludzi, żeby sobie nie zrobili krzywdy. To też jest bardzo ciekawy aspekt smoka, który nie dość często jest uwzględniany i myślę, że też powinniśmy o tym pamiętać. No tak, zdecydowanie. Tutaj tak smok nie musi być zupełnie dobrą postacią, żeby był inteligentną bestią, no bo tutaj pozwolę sobie znowu odnieść się do twórczości Tolkiena, no bo tam jest kilka tych smoków i co najmniej 2 znamy, które głupie nie są tylko jakimiś tam bestiami, Glaurung, czyli ojciec smoków, i Smaug. To są 2 bardzo inteligentne bestie. Poza tym też smok wiąże się też w jakimś stopniu z magią, z czarami tutaj, bo te istoty potrafiły jakby rzucić czar na człowieka, że człowiek jest, wiadomo, istotą słabą, no to na takiego człowieka czar takiego smoka działa bardzo długo i bardzo mocny jest ten czar. I to chyba się tyczy też ogólnie smoków w różnych kulturach, że mają takie magiczne umiejętności. Tak, to jest jeden właśnie z ich aspektów, że albo czarują oczami, to jest takie trochę nawiązanie do bazyliszków, albo właśnie posługują się magią, pradawną magią, która też stawia ich jakby na równi z innymi rasami. To jest generalnie stały motyw, topos, który pojawia się w większości różnych książek czy nawet opowiadań. I myślę, że to będzie nadal rozwijane, bo po prostu smog jest bardzo wdzięcznym tematem. Co tu dużo gadać? Potężna bestia, która ma swój świat. Generalnie nie jest to jakiś pierwszy, lepszy z łapanki zwierz. Dumny zwierz, bo to trzeba podkreślić, że dumny zwierz. No i oczywiście to też trochę nawiązuje do dinozaurów. Rozmawialiśmy kiedyś o dinozaurach. Myślę, że fascynacja ludzi smokami też wynika właśnie z tego, że to są duże, potężne bestie, które fascynują ludzi. Tak, w ogóle właśnie sobie przeglądam bestiariusz słowiański. Trafiłem tutaj na taką bestię o nazwie Czmok.
Jest no, tutaj taki rysunek, takie jakieś nietoperze skrzydła, wygląda coś wyrednie. Pochodzi z Wielkopolski i to jest możliwe, że jakiś tam protoplasta smoka. Tak czy inaczej, to tutaj smok jest opisany oddzielnie i ten no, potwór żmi też. I jeśli tutaj, no, przynajmniej tutaj według tego, co jest opisane, smok jest właśnie opisany jak taka wredna bestia, która w, no, trzeba było składać w ofierze, tam porywał bydło i tak dalej. I tak, tutaj gdzieś to było, zaraz, Wincenty Kadłubek to opisał. Nie wiem, jeśli chodzi o bestie, które mogłyby być jakoś porównywalne ze smokiem, to parę ich jest. A jak sądzicie, kto by wygrał w takim death matchu smok kontra na przykład właśnie bazyliszek? Nie no, myślę, że nie ma co porównywać. Myślę, że tutaj smok byłby zwycięzcą bezapelacyjnie. Ale bazyliszek, który pojawia się w legendach, to była jednak cwana bestia. Złośliwa cwana bestia, więc nie wiadomo, czy nie wykorzystałby jakiegoś atrybutu pozytywnego smoka, żeby go przenicować. Tak sobie przynajmniej myślę głośno. Nie wiem, co o tym sądzicie. Bazyliszek był przede wszystkim mniejszy, bardziej zwinny, co za tym idzie. Poza tym ten jego wzrok. Jeśli by spojrzał, no to już smoka nie ma. Ale myślę, jedyne, ale jedyne po prostu, że, czekaj, muszę skończyć, żeby no, no. Smok wygrał, to musiałby po prostu teraz go spać, jakby go tylko zobaczył. Ale właśnie tak się zastanawiam, jak powiedziałeś o tym spojrzeniu bazyliszka, chyba smok by wytrzymał jednak spojrzenie bazyliszka. No właśnie, wytrzymałby, czy by nie wytrzymał? Ja obstawiam, żeby wytrzymał. No bo z jednej strony to są pokrewne gatunki, można tak to powiedzieć. Z drugiej jednak smoki są prawdopodobnie, tak możemy sobie domniemywać, że są o wiele bardziej inteligentniejsze. Co nie zawsze idzie w parze z takim właśnie sprytem, czy cwaniactwem, wręcz oszukaństwem. Tu mogłoby być różnie. Tym bardziej, że jeżeli by na przykład bazyliszek ugościł smoka w swoich podwojach, no to mogłoby być różnie. Wiadomo, że na własnym terenie każdy ma dodatkowe punkty przewagi. Ale chyba faktycznie można domniemywać, że jednak ten smok by sobie bez problemu z bazyliszkiem poradził. A na przykład ze żmijem. Też trochę pokrewne. Jak sądzicie? To jest pokrętne pytanie, bo jeżeli byśmy wzięli żmija jako faktycznie zwierzęce, w cudzysłowie, przedstawienie Welesa, no to raczej zwykły smok bogiem szans by nie miał, nie? No tak, tutaj nie ma co nawet porównywać. W ogóle żmij, nadal czytam z tej książki z Wystariusza Słowiańskiego, wypijał duże ilości wody, całe rzeki, jeziora. Więc nasz smok krakowski jednak nie dał rady, a żmij dawał radę. Jednak jest potężniejszy. Właśnie. Sami nie wiemy, co chwalimy, a okazuje się, że nasze swojskie tutaj potwory mogą, kurczę, stawać spokojnie w szranki z mocniejszymi. Tutaj jeszcze wrócę na chwilkę do legend. Czy kojarzycie jakieś legendy ze swojego terenu, gdzieś z pobliskich miast, miasteczek, wsi związane ze smokiem? Bo ile na przykład gdzieś czasem można znaleźć wizerunki na obrazach, w kościołach nawet, co może się wydawać dziwne, oraz na przykład na różnych herbach, o tyle już z legendami jest różnie. Przynajmniej u nas w okolicy. Właściwie to jeśli chodzi o moją okolicę teraz we Wrocławiu, to okazało się, że są dwa takie smoki. Jest na właśnie Góra Ślęża, mamy tutaj no, księżniczkę zaklętą w smoka, która, no, ona jest zaklęta w smoka, żyje na tej Górze Ślęży i ten... I tutaj chodzi o to, że ona jest zaklęta i można ją niby odczarować, ale nie można odwracać wzroku. Nikomu się nie udało, wszyscy uciekają.
I jeszcze jest jeden smok. On jest tutaj z Wrocławia. Teraz to jest. Kiedyś to była miejscowość około Wrocławska, ale dziś to już jest część Wrocławia. Smok Strachot. To jest tak naprawdę. Pokonano go, pokazując jego odbicie w lustrze własnemu temu smokowi. Czyli to był taki rodzaj bazyliszka. I to jest miejsce, w którym ten smok miał żyć. Okazało się, że ja tam często jeździłem rowerem, a nawet o tym smoku nie wiedziałem. Ale no, to jest ta miejscowość, o której mówię, to nazywa się, ta wieś nazwano Strachocinem. A jak sądzicie, dlaczego na przykład legenda o smoku wawelskim tak wryła się w naszej świadomości? W zasadzie nawet przyćmiła legendę o bazyliszku, chociaż jeszcze 150 czy nawet 200 lat do tyłu, gdybyśmy prześledzili nawet prasę czy dzieła różne literackie, to by się okazało, że jednak bazyliszek jest bardziej popularny. Czyli w takiej ówczesnej popkulturze, to w sumie nawet dobre słowo, zaistniał bazyliszek. A smok wawelski był tak trochę po bokach, a teraz jest odwrotnie. Jeszcze słynne filmiki z Allegro, legendy. I znowu smog jest co najmniej na 2-0 w stosunku do bazyliszka. Dlaczego w ogóle ta legenda przetrwała? Jak sądzicie? Może ma to związek z miejscem, skąd ta legenda pochodzi? No, z Krakowa. Tam dużo przecież takich motywów się też wzięło historycznych. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba żona Władysława Łokietka była tam w tej jaskini schowana w czasie walk o Kraków. To może Barliman poprawi, jak się coś pomylę. Jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie Jadwiga, czyli żona Łokietka, tam miała rodzić swoje dzieci, więc może to jest trochę też takie, to ma może wpływ na to, dlaczego ta legenda tak urosła i tak stała się taką najbardziej popularna, bo tam działy się takie ciekawe rzeczy w czasach historycznych, że tak powiem. Czyli taki ku pokrzepieniu serc, trochę jak Sienkiewicz, trochę należało to do dobrego tonu patriotycznego, żeby właśnie się zajmować tym smokiem, a trochę też chyba fascynacja tym potworem. Myślę, że tak. Natomiast ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do twojego poprzedniego pytania o smokach z naszych okolic. Niestety w Poznaniu nie mamy jakoś szczególnie legendy o smokach, ale mamy w Wielkopolsce na przykład, mamy takiego właśnie ognisty smok spod Skwierzyny nad Wartą na południowo-zachodnim obrzeżu Puszczy Noteckiej. Tam miał grasować ognisty smok. Tenże potwór posiadał wybitne cechy demoniczne, stanowiąc wcielenie diabła, to też mimo osobliwej ognistej postaci znakomicie wpisywał się w europejski motyw smoka demona. I to jest cytat właśnie z Księgi Smoków Polskich. To jest jedyny ślad tutaj w Wielkopolsce, że mieliśmy jakąś legendę smoczą. Ale w samym Poznaniu jak najbardziej mamy aż trzy smoki, tylko że one są niestety, albo stety, elementem elewacji Zamku Cesarskiego. Mamy trzy smoki na Zamku Cesarskim, no bo cesarz Wilhelm był wielkim pasjonatem właśnie takich legend, baśni, no, germańskich, nordyckich. No i to wszystko postanowił sobie przerzucić na budynki, które stawiano ku jego czci albo dla niego. No i właśnie mamy w Poznaniu takie trzy smoki, które sobie stanowią, jakby mówię, część elewacji, czyli są takie płaskorzeźby na Zamku Cesarskim. A same legendy, no to smok ze Skwierzyny nad Wartą. Tu jeszcze nie poruszyliśmy też bardzo ciekawej kwestii, o której moglibyśmy rozmawiać godzinami. Mianowicie wizerunki smoka albo czegoś smokopodobnego, bo mnie osobiście przypomina to bardziej lwy jakieś, w heraldyce. Nie wiem, czy kojarzycie na przykład jakieś herby związane ze smokami. Ze smokiem, ale na pewno są w heraldyce, to może Baliman chyba powiedzieć jeszcze, gryfy są chyba w heraldyce, a to są smokopodobne istoty. Ze skrzydłami, z długim językiem, bo nawet Samego smoka to akurat w polskiej heraldyce sam smok czasem się pojawia w herbach miast. nie no, jest żmij piastowski, który
tak naprawdę wygląda jak smok. I to nawet smok taki w wersji chińskiej, można powiedzieć. O tak, ma tylko dwie przednie łapy i właściwie ogon. Ciekawe, dlaczego akurat taki wizerunek? Skąd to się wzięło? Kojarzysz Mario? Nie mam pojęcia. Bo on faktycznie wygląda bardzo chińsko, tak można to określić. Skąd oni to w ogóle wzięli? Jeszcze w herbie powiatu garwolińskiego tutaj się pojawia też smok. To już jest bardziej smok podobny do bazyliszka. No i w herbie Nowego Żmigrodu. To już wygląda faktycznie jak żmij, a nie smok. Czyli jednak jest trochę tych przedstawień. Ale faktycznie bardzo często przypomina to albo gryfa, albo bazyliszka. Smokiem to jedynie podobny jest właśnie ten żmij piastowski. No powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że akurat jest taki wizerunek, bo to rzadko się zdarza w naszej kulturze, żeby było takie jawne po prostu zainspirowanie się inną kulturą. Ale też nie siedzę mocno w heraldyce. Znaczy najczęściej akurat w herbach właśnie miast, jak już się pojawia smok, to jest powiązany ze Świętym Jerzym. To generalnie tak. Sam zwykły smok jakby pojawia się z tego, co kojarzę w herbie miasta Orneta, w herbie gminy Bałtów, w herbie Żmigrodu oraz na herbie Sanoka jest smok Sforców. Aha. Herbem rodu Sforców był właśnie smok. A Barliman, a czy tutaj naszych wielkopolskich zarębów herb nie był też smok tam w herbie? Tam nie był, znaczy nie był to smok, tylko z tego co pamiętam, to był pół lew, pół smok. W sensie to była górna połowa ciała, to był lew. Chyba ze smoczym ogonem to było jakoś w ten sposób skonstruowane. A jak oceniacie zakorzenienie naszego smoczyska, czyli naszego słynnego smoka wawelskiego w popkulturze? Bo chyba nadal jest to dosyć tak delikatnie. Od razu przypomina mi się Smokozord z Power Rangers. No, mi się ze smokiem, powiem szczerze, kojarzy od razu Król Ghidora z Godzilli, no bo Ghidora był po prostu wielkim smokiem, czy też hydrą. O, no to tutaj nie ma w ogóle porównania. Smok wawelski do Godzilli nie wystartuje, no, nie oszukujmy się. Ale no, chwała tutaj za te legendy, bo jednak pokazują smoki w trochę innych właśnie kształtach i postaciach, które znamy. A podsumowując naszą dyskusję, jeżeli byście mieli na przykład napisać od nowa legendę o smokach, co tam by było? Coś krótkiego, kilka stron na przykład opowiadania ze smokiem jako postacią główną. Co byście umieścili, jak byście tego smoka przedstawili? O. No ja bym przedstawił tego smoka jako istotę właśnie pradawną, dysponującą pradawną wiedzą, która pilnuje jakiejś powiedzmy tajemnicy, być może jakiegoś ważnego miejsca, która uczy ludzi, że tak powiem, albo naucza ludzi właśnie o jakiejś wiedzy, przekazuje im jakąś wiedzę. Generalnie bym przedstawiał tego smoka jako właśnie bardziej taką chodzącą, wielką, żywą encyklopedię, która pamięta wszystkie lata Ziemi, powiedzmy. O, może tak. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na nową wersję smoka? Ja raczej nie przedstawiałbym smoka jako takie wredne stworzenie. Może nie jakoś super dobre, no super dobre i tak dalej. Pewnie inteligentne, to tak. Które po prostu żyje na uboczu i nie chce sobie tam, no nie chce się za bardzo mieszać w świat ludzi, ale ludzie wmieszają się w jego świat. To jest dla niego poważny problem. Ja bym pojechał po całości i przedstawił w nowej wersji smoka jako coś ala z zaginionego świata, czyli gdzieś jakiś endemiczny gatunek, który gdzieś tam na jakiejś wyspie został odkryty i generalnie jest to potomek jakiejś krzyżówki z dawnych czasów, czyli wracamy znowu do dyskusji o dinozauroidzie i reptilianach, ale coś w tą stronę bym to przedstawił, oczywiście trochę pół żartem, trochę pół serio, osadzone w naszych polskich realiach. Nie wiem jeszcze, nie znam
szczegółów, jakbym to opisał, ale myślę, że w tą stronę bym poleciał. Ty nie mówisz przypadkiem o smoku z Komodo? Nie. Aż dziwne, że żeśmy o tym nie wspomnieli. Bo jednak to, myślę, miało spory wpływ tutaj na różne przedstawienia, szczególnie w naszej kulturze. No w ogóle aborygeni mają to w swojej kulturze, tego wielkiego gada. No to jest przedstawiane zazwyczaj w rekonstrukcjach jako smok z Komodo, ale gigantyczny. Mhm. No, biorąc pod uwagę, że w XVI-XVII wieku zapanowała u nas moda na różne odkrycia geograficzne, co prawda było to dosyć chaotycznie robione, ale było, nie można wykluczyć, że jednak te inspiracje, które gdzieś szły z odległych krain, miały naprawdę wpływ później i w heraldyce, i w legendach, i w kulturze, a nawet w takich rzeczach pośrednich typu kulinaria albo ceramika. No tak, zdecydowanie miał wpływ na takie właśnie zdobnictwo, tak? To było motyw smoka przewija się w różnych aspektach naszej cywilizacji i właśnie jako zdobienie, elementy, prawda, tego zdobienia. To najlepiej widać właśnie chociażby w kulturze chińskiej, gdzie no, smok jest naprawdę tam postrzegany bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo ważną dla ich kultury częścią. Także jak najbardziej. To pobudza wyobraźnię i dzięki temu mamy dużo takich pięknych ozdób różnego rodzaju, gdzie z wizerunkami właśnie smoka. To wszystko wygląda bardzo ładnie i zdecydowanie przyciąga uwagę. Fakt, żaden Chińczyk nigdy nie zrozumie świętego Jerzego. Po prostu smok to jest istota przynosząca szczęście i dlaczego coś takiego uśmiercać? No to trochę tak jak u nas z pająkami. Teoretycznie każdy wie, że przynoszą szczęście, ale w praktyce no, mało kto potrafi się opanować, żeby przegonić albo zabić pająka. To są te różnice kulturowe, które nie jesteśmy w stanie niestety przeskoczyć. Możemy tylko powołać lodę. Czyli tak naprawdę smok myślę, że jest bardzo mocno zakorzeniony w popkulturze. U nas jeszcze nadal jest to dosyć delikatnie rozpracowywane, ale miejmy nadzieję, że znajdzie się ktoś, pisarz, może jakiś reżyser, może jakiś autor kreskówek, który ten temat mocniej pociągnie i jeszcze bardziej osadzi w naszych tutaj słowiańskich, prastarych klimatach. Być może na nowo napisze legendę o smoku związaną już z chrześcijaństwem. W dobrym kontekście. No, myślę, że tego możemy sobie życzyć. Dziękuję Wam serdecznie za bardzo fajną dyskusję i pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć! Cześć, dzięki. Cześć.